Historia choroby. Pacjent Jędrzej Aksarożen. Rozpoznanie. Zespół trwałego wielopostaciowego uzależnienia od latania. Moje regularne kontakty z lotnictwem pojawiły się w okresie wczesnego niemowlęctwa. W miarę upływu lat uzależnienie pogłębiało się. Dzieciństwo zaowocowało dwiema pułkami samolotów i zwycięstwem w zawodach młodzi modelarze na start. Pełną nadzieję na zmianę szkodliwych nałogów dawało wstąpienie do harcerstwa. Niestety okazało się to zabiegiem chybionym. Doprowadziło mnie bowiem do udziału i później zwycięstwa w turnieju harcerskich drużyn lotniczych. Rokowania nie były najlepsze, dlatego ojciec postanowił zastosować terapię wstrząsową. Wyrzucił mnie za drzwi aparatu latającego. Nie przyniosło to spodziewanych skutków. Uzależnienie, zamiast zniknąć, pogłębiło się. Wykonałem dalszych prawie 1000 skoków ze spadochronem. Zaczęły one stanowić główną treść mojego życia, a takie sprawy jak matura czy egzaminy na studiach załatwiane były z doskoku. Narastające trudności w opłaceniu skoków nie sprawiły, że porzuciłem nauk. Pogłębił się on tylko o nowy aspekt – paralotniarstwo. Kolejne złamania i urazy nie przeszkodziły mi w nabywaniu nowych ekscytujących wrażeń, wśród których wymienić należy poznawanie nowych przestrzeni, nowych odcieni błękitu, radości i zmęczenia, nowy smak powietrza, nowe towarzystwo mew i jastrzębi. Kolejne sezony rozpoczynałem w bojowych nastrojach, a po przepięknym locie w Alpach tylko coś naprawdę dużego mogło mnie przyhamować. Następny wypadek był więc odpowiednio poważny. Na przykład tak, latałem na klifie w Gdyni i tam się lata z ptakami, bo tam jest sporo mew. Tylko że mewa to jest jakiś taki ptak, nie wiem, ma umysłowość kury. Takie to głupie jest i ciekawskie. I lecisz w odległości 10 metrów dosłownie, to zagląda w komory, tam takie dziwnego, ale takie to jakieś takie bez pojęcia jest i nachalne. Natomiast jak jastrząb krąży, no to masz pewne, że tam jest noszenie. Tam jest noszenie i co więcej, że to jest najlepsze noszenie w okolicy. No więc lecisz do niego i nagle się udaje. Taka potężna, ale łagodna siła ciągnie cię w górę. Widzisz, jak te wierzchołki wokół robią się płaskie. Z tego gorąca, z tej nerwowości ogarnia cię chłód, bo im wyżej robi się coraz chłodniej. Te wszystkie kolory na ziemi takie żywe, one bledną, taka mgiełka je przesłania, a ciebie otacza błękit. Wielki chmur, taka przestrzeń się robi, no to jest... Coś w tym jest takiego. Koleżanka mi powiedziała, że wiesz, słuchaj, ale on lata. Ja mówię, no i co z tego? No ale tak, wiesz, na takich spadochronach czy coś tam. Słuchaj, chodź, bo on ma zdjęcia, mówię ci, są rewelacyjne. No i właśnie tak się to spotkanie zaczęło. A w ogóle to ja sobie łamałam zęby na Heideggerze właśnie w czasie pierwszego roku i seminariów. No a tymczasem Jędrek przyszedł na takie zajęcia. Powiedział o tym Heideggerze tak po prostu, w sposób klarowny, jasny, wszystkie tezy. Więc chyba, jeśli chodzi o Jędrzeja, większe wrażenie zrobiło na mnie właśnie znajomość Heideggera niż jego latanie. To przyszło później, jak mnie zaprosił na pokazy lotnicze do Jeleniej Góry i tam wtedy pierwszy raz tak naprawdę byłam na lotnisku i zobaczyłam z bliska i samoloty, i szybowce, i były pokazy spadochroniarzy. No i Jędrek skakał oczywiście. Wyskoczył dokładnie w punkt i tak mięciutko, że wtedy po prostu rozdzieliłam gębę i stałam dłuższą chwilę. Tymczasem zupełnie Jędrek tak jak miękko lądował przede mną na lotnisku, tak miękko wszedł zupełnie w moje życie. Nie
Piotrek zdecydowanie stanął naprzeciwko mnie, twarzą w twarz, to przysięgę, on ją mówił do mnie. Po raz że cię nie upuszczę aż do śmierci. I nawet jak ksiądz powiedział, czy ty Hanno, prawda, ta formuła, to on nie powiedział Hanno, powiedział, czy ty Haniu. No i to był taki moment, który mnie kompletnie rozłożył, to znaczy nie wytrzymały moje emocje do tego stopnia, że ja swojej przysięgi nie byłam w stanie mówić. Nawet nie czułem bólu w pierwszej chwili, ale widziałem wyraźnie, że coś jest nie tak. To znaczy, to jest takie coś, bo wielokrotnie zdarzało mi się mocniej lądować i po zderzeniu, czy tam po stłuczeniu nogi jest takie jakby takie mrowienie w nodze. I ja tutaj miałem podobne wrażenie, takie nie czuję nóg normalnie, ono tak silne mrowienie. Myślę sobie, no przywaliłem, ale no trudno, wstanę i ten, i będzie fajnie. I tak się zebrałem do wstawania, bo jakoś to było, że leżałem na boku. I się nagle okazało, że coś to jest poważnie nie tak. Ja wiedziałam tylko, że był wypadek. Nie znałam szczegółów, nie wiedziałam. Znaczy dotarło do mnie, że Jędrek walczy o życie i że to życie jest na włosku. Jechałam i płakałam. Odebrał mnie z dworca tata i od razu pojechaliśmy do Kamiennej Góry. No i puszczono mnie na oddział ten pooperacyjny, intensywnej opieki, no i leżał taki Jędrek z różnymi rurkami. Jakoś zdołałem sobie wyraźnie powiedzieć, że to w sumie tylko to jest, że została ograniczona ta możliwość mojego samodzielnego przemieszczania się, ale nie zostało mi odebrane nic z tego, co jest istotne dla życia, czyli właśnie satysfakcja, radość, no nie mogę latać, będę pływał, mam tą radość. Satysfakcja z wykonanej pracy, proszę bardzo, chodzę do pracy. Satysfakcja, jaką się uzyskuje, szczęście w miłości, proszę bardzo, to nogi tutaj nie mają nic do tego. Już sobie zaczął to życie układać, przyjmując najgorszą z możliwych wersję, że nie będzie chodził, że będzie się poruszał na wózku. I mając tę świadomość, zaproponował coś, co no mnie się nie zmieściło w głowie, to znaczy zaproponował, że to tak jak ze starych romansów, że zwraca słowo, czy zwraca się pierścień zaręczynowy, czy jakieś, ale coś w tym rodzaju, że dał do zrozumienia, czy powiedział, że jeżeli będę chciała jakoś sobie inaczej ułożyć życie, no to nie będzie miał nic przeciwko temu. A ja zaprotestowałam, żeby sobie nie wyobrażał, że tak łatwo mnie odgonić. Chociaż muszę ci powiedzieć, że jak leżałem pierwsze tam parę miesięcy w łóżku po tym wypadku nieruchawy, to jak sobie pomyślałem o locie, to wiesz, to mi ciarki przeszły. Ja przez 2 lata leżąc na brzuchu, to nie mogłem, rozumiesz, nogi podnieść w ten sposób, wiesz, żeby ją podnieść z tej pozycji do góry. No. Tak, tego ruchu w ogóle przez 2 lata nie mogłem zrobić. Coś ty, kurczę, pieczę, co to z tego będzie? A dzięki temu, że górę miałem, wiesz, to na tym chodziku mogłem w ogóle się ruszać, wiesz, i ćwiczyć. Ja 8 miesięcy leżałem w szpitalu. No, ważne są te pierwsze godziny po wypadku. Tak, parędziesiąt minut, słuchaj, muszą być włączone sterydy natychmiast, bo inaczej potem nie, to są zmiany nieodwracalne, uszkodzenie jest już takie, że kurde, nie ma co stawać. Ja miałem wypadek gdzieś o 14 i na stół trafiłem o 1 w nocy z tych co ty powodów. Co ty 7 godzin, tak? Ja walnąłem o 15 tam w Bassano. Słuchaj, ambulans ze stoku. Dopiero przy nich odzyskałem przytomność. Śmigłowiec czekał na łące. Za 15 minut wylądowałem w neurochirurgicznej klinice w Treviso. Tomokomputer, z tomokomputera na salę operacyjną. Słuchaj. No i to jest różnica między wózkiem a chodzeniem. A nie masz z fizjologią problemu? Opanowane mam. Opanowane mam.
musisz do pewnych sytuacji nie dopuszczać, no. Żeby było, wiesz o co chodzi. Wiesz. Mamy to, jak ja to mówię, słuchaj, Jędrzej, mamy to, na cośmy sobie zasłużyli. Ja to tak nazywam, słuchaj. Mamy to, na cośmy sobie zasłużyli. No słuchaj, no jest to cena. No ale cóż, przyjdzie termika i polecimy, Jędrzej. A co? To jest problem. Na razie jest spokojnie, nierówno. No sorry. Tak? Jak tam, dobra, kierunek wiatru nam się sprzyja. Dobra, czy mam mniej? Dawaj! Ciągnij, niech on ciągnie! Szybko mu, Kasia! Spokojnie, ciągnie. Jak ja miałbym, wiesz, spędzać resztę życia, wiesz, w fotelu przed telewizorem, to piernicze takie życie. Nie miałbym sumienia łazić za ludźmi i ich prosić, chłopaki, no tu wiecie, chciałbym sobie polatać, to zorganizujcie mi to. I to się odbyło poza moją inicjatywą, oni sami wybudowali taki wózeczek, taką deskę na kółkach, maszynę startową, oblatali ją sami, wypróbowali, że to działa i obmyślili, jak to zorganizować, żeby mnie wysłać w powietrze. Wyciągarka gotowa, lina zapięta. Prosicie wstępny? Pilot gotów, prosimy wstępny. Spokojnie. Wolniej, 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 wolniej. Stop, stop. Tak. Trzy, cztery. Ściągnąłeś mi go. Poczekaj. Mali, przecież ty nie możesz dźwigać. No tak się to robi, że startu nie podobało. Start nie, miałeś linkę za liną. Stop i szedź w lewo tam. Można ciągnąć. Polec sobie do dnia. To za ten start. Markus, jedź, wybieraj luz na linię. A już wylatowałem do tyłu, stoję w szansie, nie wiem. No właśnie, fatalnie było. No właśnie, bo Markus mówi, żebyś sobie wyregulował. Nie wiem, co to trzeba zmienić. Jezioro przeskakuje. A pływać umiesz. Ale to nie jest kierunek nawet na jezioro. Czy będziesz kręcił to i to na tą drogę, już będziesz miał podpisać. W dłuższy jeziora będziesz szedł. Masz aparat? Mam aparat. Czy on jest aparat? Najwyżej mogę wziąć telefon. Telefon by ci się przydał. Kto tam jest na końcu holu? Wiemy, co? Dobra, dajcie naciąg wstępny. Jesteśmy, Grzesiu? Jesteśmy gotowi. Jazda. Jak? Nie wiem kto. Jazda, mamy jazda, dobry wiatr. Jazda. Dawaj. Dobry. Dobrze, przepraszam cię.
Jeszcze. I teraz. Raz. Pięknie, dobrze. Doskonale. I ostatni. I raz. Jest. Jeszcze, bo teraz to było moje. I raz. Pięknie, dobrze. Problem się zaczął, kiedy po roku uczęszczania na rehabilitację skończyły się na pieniądze na rehabilitację. Bo Kasa Chorych też tam finansuje 3 tygodnie czy jakoś, tak? A ta rehabilitacja, która jest mi potrzebna, gdybym miał chodzić w założeniu, no to ona jest obliczona na lata. 3 godziny dziennie ćwiczeń, 3 razy w tygodniu. Wychodzi 1200 zł miesięcznie. No i tego już nasze finanse nie wytrzymały. Także byłem zmuszony przestać chodzić na rehabilitację w takim zakresie, jak chodziłem. Co było dużą szkodą, bo jakieś postępy tam wyraźne, mierzalne uzyskaliśmy. To cały czas jest za mało, żebym ja samodzielnie nogę podniósł, ale jest mierzalne w dekagramach, o ile mi się ta siła mięśni wzmocniła. Niestety zostało to stracone, ponieważ nam finanse wysiadły. Pani uważa za obowiązek, żebym ja koniecznie chodził na tą rehabilitację w takim wymiarze. Ja myślę, że może aż nie muszę, no bo cudów nie ma, nie wstanę z tego wózka i nie pójdę tak od razu. Trzeba to życie przeżyć tak, jak jest. No, a ona jakoś uważa, że ja absolutnie powinienem to. Ja myślę, że mi wystarczyło raz na tydzień, raz na dwa, żeby po prostu utrzymać tą sprawność fizyczną. Już nie tam, żeby czegoś uzyskiwać, ale ona się czuje zobowiązana, że powinienem. I to ją tak motywowało cały czas do tego, żeby tą pracę jednak znaleźć też dla siebie. Obroniłam doktorat i nic. Ten doktorat zamiast pomocą stał się w pewnym sensie przeszkodą. Zaczęłam chodzić od szkoły do szkoły, pytać, składać dokumenty i w ten sposób szukać pracy, jakiejkolwiek. No i moje zdumienie było ogromne, bo okazało się, że nikt mnie nie potrzebuje. Innymi słowy, człowiek z doktoratem może być bezrobotny. O kurde, czekaj. Człowiekowi, który jest niepełnosprawny, jest na wózku, nie można i nie należy robić szklanej klatki, znaczy takiej złotej klatki, o bym powiedziała, co się przekłada na taki język codzienności w ten sposób, że ten człowiek umie żyć tylko w tym jednym pomieszczeniu, natomiast gdziekolwiek indziej się gubi i nie potrafi. Dobra, przybić piątkę i opowiadaj, co słychać. No, stara bieda. Mnie interesuje ten wózek. No, w Spale byłem rok temu, no. Widziałem tylko takie wózki, miałem wszystko to pan na polterach jeździło. To się nie przejmuj, ja mam, widzisz, polski wózek, dużo ludzi jeździ na polskich wózkach, no, a w ten sposób jesteś w stanie balans zrobić? No. No, to inna rozmowa, dobra. Okej, to pojedziemy do klubu, bo tam mamy, wiesz, tego odpowiedniego, mamy przeszkody, mamy asekurację. Dlatego zasada jest taka, żeby podnieść przednie kółka, żeby je postawić, zanim jeszcze tylnymi dojedziesz. A jak je podrzucisz na tyle wysoko, że nie zdążysz ich postawić, tylko tak to się zatrzymasz na tym, bo na samym balansie już tutaj nie wjedziesz. Tak, niestety zjeżdżamy w balansie, tylko w takim balansie, żeby go tu zatrzymać. Żeby nie pojechać od razu, bo to przytrzymać. Stanąć dokładnie na stopie, bo to tutaj jest zmieszanie ze sobą. Dobra, to zobaczymy jak to jest. No, nie. Postaw, musisz koło. No teraz słuchaj ty. Ręce do tyłu bardziej. Nie, na czemu? Dajcie ze spokojem.
Zajęcie ze studentami prowadzę jakby z tego, co mi każą. I ja tam się zajmowałem tematyką, która jest związana, znaczy na której się jakoś tam znam, z którą mam związek przez ten mój doktorat, to znaczy opowiadamy sobie o hermeneutyce. To jest taka specjalizacja filozoficzna. Praktyka wygląda tak, że ja muszę być zacewnikowany na stałe. To się jakoś tam przykleja i no, niewiele potrzeba, żeby się rozkleiło. No i potrafi tak być, że potem, nie wiem, jest druga godzina wykładu, a ja się nagle orientuję, że coś mi tu śmierdzi. No tak, to ja. I co ja mogę zrobić? No nic, no może odsunąć się trochę, gdzieś się stanąć bardziej za katedrą, ale no już, no... No tam nawet nie ma fizycznie jak sobie tego poprawić ani nic. No muszę tą godzinę jeszcze odczekać, jakoś do domu dojechać. No trudno, no takie są realia. No. Szczęśliwie od tego się nie umiera. Okazuje się, że dla awangardy piękno przestało być kategorią interesującą. Natomiast w sztuce neoawangardowej nie ma już mowy o pięknie. Jeżeli w estetyce jako nauce pójdziemy drogą poznania i będziemy mówili, że nie ma piękna w przyrodzie, w pięknym liściu, który oto zebrałem, w moich kwiatach wiśni w moim sadzie, w pędzących fraktalach chmur na niebie. Tam polecieć na skrzydełku. No, to nie byłoby do końca bezpieczne, bo to są chmury takie burzowate. Zasałby. Ale wyglądają pięknie. No, to są eseje, to jest ten słynny esej Siła bezsilnych. No. Musimy wybierać albo jedno, albo drugie, Jędrek. To jest ładne, a to jest potrzebne? Tak, chyba tak. Pejzaże audiowizualne. Gwóźdź. Proszę bardzo. Znowu, kolejny podręcznik, tak. Narzędzie do pracy, co Hania sobie nie może kupić? Nie może. Ja bym chciała tą książkę. No ale masz przecież już, no, o procesach czarownicy. Rzeczywiście, proszę uprzejmie. 27 zł. No, dzień dobry. Dzień dobry. 70 zł. Ile? 70. Ja chyba jestem z innych czasów. Jesteś, albo... uważasz, że książki powinny być za darmo. A tu jest książka, którą recenzowałam. Widzisz? Pieńkosa. Bardzo się cieszę. Tak, mamy. Ile 56 zł. No, to. Drodzy piloci, w Borsku daliśmy szansę naszemu Jędrzejowi znów zbić się w powietrze. Niestety Jędrzeja długo jeszcze nie będzie stać na skompletowanie sprzętu. Co sądzicie o złożeniu się dla niego na glajta? On sam nigdy o to nie poprosi, a za to, że ja to zrobię za niego, pewnie mnie zabije. Ale może moja śmierć czemuś posłuży. Pozdrowienia, Mali. Na początek obydwoje z Kaśką deklarujemy po 50 zł. Jest pierwsza setka. Grzesiek. I jeszcze 100 zł ode mnie, Tomek. Nie znam Jędrzeja osobiście, ale podziwiam go zajebiście. Daję 50 zł, Mierzwik. Sam nie mam kasy. Zbieram na swój pierwszy sprzęt, ale jak sobie wyobrażę, czym dla tego faceta jest możliwość polatania... Dlatego zaraz po wypłacie daję 50 zł, jak w banku. Michał G. Trzeba było widzieć twarz Jędrzeja po tych lotach. Mali, jutro do banku i dawaj tu numer konta. Agata. Na koncie mamy już 2090 zł. Mali. Dodaję tę dychę dla równego rachunku. Batman. Mali. Pizda, jesteś nieoficer, jeśli twierdzisz, że glajd to wszystko. Uprząż i resztę, Jędrzej też dostanie i kropka. Markus. Markus, nie wiem, o co ci chodzi. Jak się mocno nudzisz, to weź miotło i zamiataj. Glajd jest już u mnie w domu, a uprząż jedzie z Wrocławia. Mali. Dobra, biorę się za miotło i będę zamiatał. Markus. Opowiem wam coś, co mnie spotkało w niedzielę. Wykonaliśmy z Jędrzejem lot równoległy. Był zdrów jak ryba. Tam w powietrzu jest normalnym facetem. Po prostu panem pilotem, takim jak ja czy wy. Pozdrawiam. Mali. To jest twoje! Wiesz sobie. Więc tak, zacznijmy od najmniejszych. Panie Kołecki, bardzo, bardzo prosimy. To dostałeś w prezencie od naszego fundatora, Dariusza K. Nie żyje Dariusz K. po raz pierwszy. Dostałeś też wariometr. Śliczny. No, od nas w prezencie. Nie zepsuł. Uprząż. Kupiliśmy za cenę tajemnica. Ale za dobrą cenę.
żeby ładnie wyglądało. Strasznie wiajka pije, wiesz? No zostaw, nic mu tam nie przestawię. Ty musisz stać, on na ciebie. Mówię ci, że strasznie wiajka pije. Ale no, bo ty stoisz, a on tylko siedzi, rozumiesz? Dobrze, no. Rozumiem, tylko no. Musisz krzyczeć? Wytłumacz, że to jest dla niego specjalnie zrobione. No przecież mówicie się. Że... Haniu, ale powiedz tak szczerze, tak od siebie. Powiedz, że nie masz do nas pretensji. No. Po prostu jesteście kochani wszyscy. Wiesz, kiedy ja to ostatnio raz latałem? Jędrzej, no to nie pamiętam, kiedy ja to latałem. Rok, dwa lata temu ostatnio. Tak, tak, tak. Tylko, że ja... Oj, chyba nie. Dobra, ja pomogę, wstać. Tak, właśnie z... Dobrze jest. Dobra. Dobra. To, że wróciliśmy na ten klif teraz we wrześniu, to było symboliczne zamknięcie jakiegoś kręgu, dlatego że wróciłem na to miejsce, gdzie skąd wiele lat temu zaczynałem swoją karierę jako dobry pilot. Tak, tak to można powiedzieć. U Jezus, lecę. No kurde, ja jestem zmęczony sam. Dobra. Okej. Okay. Udało się. Stop! To nie jest spadochron! Zapierdykam! Spokojniej! No bo trudne było miejsce, mało miejsca do startu, takie nieciekawe. Wbiłem w siedzenie, kiedy się okazało, że ja na tym nie tylko udało mi się tam wystartować, ale i wylądować. To zrobiło na nich wrażenie takie, że do dzisiaj pamiętają. Co się tam działo, jak wszystkim zależało na tym, żeby Jędrzej poleciał, to było zupełnie coś niesamowitego. Nastąpiło zwycięstwo ducha nad materią, ale pojawił się też kolega Strach, który chyba już będzie. To znaczy jego można, myślę, jakoś oswajać, próbować mu nie dać dojść do głosu, ale on będzie cały czas.
co słuchać, powiedz, ja stałam. Słuchajcie, wszystko jest bardzo fajnie. Ja tak jestem zła na ciebie, że latasz. No, przepraszam, ale to... Co? Nie przepraszam. No, jak jesteś zła, to przepraszam. No, ale to nie ma, rady na niego. Ja wiem, że nie ma rady, bo jak coś lubię, to też to robię. Ale po prostu ilekroć słyszę, że ty znowu już wyruszyłeś, to nie powiem, żołądek zwija mi się w pętle. Czemu jesteś zła? Bo to niebezpieczne. Bo się boję. Bo to jest bardzo potoczny odbiór i wszyscy glajciarze cierpią z tego powodu. Owszem, są tacy, którzy latają po to, żeby doznać kopa adrenaliny, jakieś pełne ryzyko, przeżycie takie właśnie. Life on the edge, sport ekstremalny. Są tacy, ale ja i wielu innych szukamy tam czegoś dokładnie przeciwnego. To się trudno nazywa słowami, ale to jest jedność z przyrodą mistyczna. Jak jesteś w powietrzu i znalazłaś się tam właśnie siłami tej przyrody, nie to, że włączyłaś sobie silnik i poleciałaś, tylko udało ci się wtopić, nie wiem, w ten wiatr, w to słońce, w te ptaki. Łatwo jest być ze sobą, jeżeli wszystko się dobrze układa, w sensie pieniędzy, zdrowia, kariery. Natomiast kiedy się pojawiają trudności, to jest taki właściwy sprawdzian bycia z tą drugą osobą. Ważne, żeby sobie tutaj tej nieszczęsnej nogi nie zatrapać. Jeszcze trochę? Okej. Okay. Ostrożnie. Okej. Okay. Więc to się robi technicznie w ten sposób, że się rozszerza się odbyt palcem najprościej. No i już. To jest to, że ja kompletnie nie mam czucia. Normalnie człowiek czuje, kiedy musi iść do łazienki. A ja tego nie czuję i to jest chyba najbardziej przykre z tego, co się zdarza. No bo to wtedy człowiek jest taki zafajdany. No tym nie ma kontroli niestety zupełnie, no bo to jest wtedy przykre takie macie. No ale cóż trzeba. A Jezu, ciężko życie. No dobra, chodź. Spotkałem Leszka i Leszek powiedział, że on właściwie tak myślał o tym, jakby to zrobić, żebym ja latał tak lepiej, żeby to nie było tak zupełnie i że on zbuduje taki wózek. No to powiedziałem, no dobra, buduj, no fajnie będzie, jak ci wyjdzie. I okazało się, że rzeczywiście zbudował. No w tamtej wersji działał bez problemu, tego jeszcze nie oblatywałem, bo to dopiero... Jasne! We dwóch nie musimy po to zajmować. Tak samo jak chłopcy nad morzem testowali najpierw ten wózek na sobie, tą pierwszą deskę startową, tak myśmy tutaj postanowili zaeksperymentować najpierw z kolegą. Idziemy! Jakby do środka ja wszędzie daję wzmocnienia na końcach. Natomiast w takiej odległości już jakby w domowym warsztacie nie mam szans, nie? Także, proszę Panią, sytuację mamy taką. Tych wózków na całym świecie ich robię w kilku miejscach. Ja znalazłem taką stronę internetową, gdzie są informacje o tym, jak ludzie na świecie latają. Ja tam posłałem te nasze zdjęcia z Borska, tego latania na tej desce startowej. Natomiast tutaj masz tak, wersję kanadyjską. Ona mi się najbardziej podoba. Tylko, że to ponieważ to jest Kanada, to ja takiego wózka nie kupię. To nawet się boję myśleć, ile on kosztuje.
To są wersje brytyjskie, angielskie i one są ciekawe o tyle, że to popatrz, to jest normalny wózek inwalidzki z dostawionym przodem amortyzowanym. Wózek Leszka nawiązuje do tej konstrukcji, bo Leszek, wiesz, on ma materiał, on ma doświadczenie, bo on kiedyś lotnie budował. Także to są zbudowa z tych rur z lotniczych, PA-7 to są takie typowe rury, z których się robiło lotnie. I muszę ci szczerze powiedzieć, że to nie ma znaczenia, bo tu brzmi poważnie, Nowa Zelandia, Szwajcaria, coś tam. I to, co Leszek zrobił w piwnicy, to jest dwa razy bardziej profesjonalne od tego. Mhm. Bo wiesz, na czym problem jednak tutaj polega jakby cały? To bo jak się podniosę ponad oś, wiesz, to się robi wszystko mało stabilne. Jedyne wyjście to te nogi dać do przodu po prostu. Nie robisz, lepiej. Podniesiesz, że ale jak mam podnieść wyżej człowieka? Ja nie mam tyle siły. To jest znowu za długa, cholera jasna. A to możemy jeszcze trochę podnieść, no to za problem. Żeby już stało pełny ten. A powiem wam szczerze, że jestem w kropce w tej chwili. Zobaczymy, czy to wystarczy, bo trzeba będzie solidnie złapać. To jest po prostu wszystko zawracanie dupy, bo dopiero, że tak powiem, wizja lokalna pokazuje, wiesz, jakie są problemy, nie? Do rozwiązania. Postawcie jeszcze raz te jego sandały. Dobra, przywiążemy mu tą nogę tutaj niżej po prostu, tymczasowo. Ty nie chodzisz, ty nie zlatujesz. Tym sposobem nie nakleiliśmy plastra na tą kostkę. A co, nakleić go? No, już. Nie ten. Przeciwko wysuwaniu się do przodu działa ta rurka, która nas teraz tutaj ładnie zablokowała. Tak, tak jest dobrze. I nic nie wymyślimy lepszego. Poderwali cię z kółkiem ze wszystkim. Lecisz, chłopie. To co, odpalamy? Odpalamy, odpalamy, bo się pogoda kończy. No okej, okay. Mega ostrożnie, jazda, jazda, jazda. Już! No, bez napinania liny, już tak. Stary? Widziałem, czułem. Znaczy wiesz co, no stabilność tego wózka jakby tak... Nie wiem jak to powiedzieć, ale strasznie dużo sił się składa tutaj, nie? Oś łącząca tylne kółko z bocznym kółkiem jest blisko środka ciężkości. Po tych momentach może go wywalić po prostu. No ale nawet jak go wywali, no to dopracujemy. Podejście czasami było dziwne do tego wszystkiego. To jest... i to... to jest PA-7. Ja tutaj muszę zobaczyć, jak jest dziurawe i trochę złamać. Wiesz co? Bo ja jakąś użyłem gotową taką śrubkę. No i po coś, prostu. To tak wystarczy? Będzie nie było. Uwaga, wyciągarka! Jazda, jazda, jazda! Go! Lecę! Go, 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 go! Samego nieba lecisz? Masz bliskie
przed wypadkiem Jędrka nie zdążyliśmy mieć dziecka. Chcieliśmy mieć dzieci, planowaliśmy to. Jedna z zresztą z takich pierwszych myśli, które były po wypadku zaraz, to było to, że przecież nie zdążyliśmy mieć dziecka. Okazało się, że jest możliwość ewentualnie próby zapłodnienia in vitro. To są końskie dawki hormonów, no i one wpływają na zdrowie, na nastroje, na huśtawki nastrojów, na jakieś uderzenia gorąca, zmiany temperatury, cuda. Ale uważaliśmy, że warto, że przynajmniej trzeba spróbować. No i spróbowaliśmy. Kupione to zostało moim zdrowiem, pieniędzmi i tak dalej, nic z tego nie wyszło. Można powiedzieć metaforycznie, że zapłaciliśmy po raz kolejny jakiś podatek od marzeń. Jak bardzo to jest satysfakcjonujące widzieć, kiedy w nowym człowieku odnajdujesz swoje własne gesty, jakieś swoje zachowania, swoje rysy charakteru. No, to rzeczywiście tak musi być, to musi być fascynujące. Już nie mówię o tym, żeby przekazać akurat tam miłość do latania, ale taka radość patrzeć, jak ktoś się kształtuje, rośnie, jest coraz mądrzejszy, więcej rozumie z tego świata, więcej widzi. Tak sobie myślę, wyobrażam, że to musi być duża radość. Mamy ogromnie dużo dodania do podzielenia się. Przy czym wyłączam tutaj sprawy materialne, bo to chodzi o coś więcej. Chodzi o potencjał, który w nas jest, uczucia różnych rzeczy, po prostu kawałka naszego życia. Myśleliśmy o adopcji. Nie wiem, jak to się rozstrzygnie, czy w ogóle, czy będziemy mieli w sobie tyle siły, żeby podjąć taką decyzję. Pomyślałam sobie, że jeżeli Jędrzej lata i jest znakomitym pilotem, to ja mogę pójść trochę na skróty. Są przecież tandemy, można polecieć w tandemie. Polecieć razem, polecieć z ptakami. I tak bezpośrednio Jędrzej wtedy pokaże mi to, co kocha najbardziej. Żeby być razem w tej pasji jego, żebym mogła zobaczyć, przynajmniej dotknąć. Więc mamy zasadniczo do tandemów dwie możliwości. No. Poprzedni wózek, który mieliśmy, był taki, w tym stylu, nie? Aha. I na takim wózku w ten sposób było latane. No dobrze, ale tutaj jest taka konstrukcja, że pasażer siedzi z przodu, tak. A z tyłu jest pilot. Ale nam to nie rzutuje. To znaczy, wiesz, my musimy mieć tak, że w tym momencie nie masz podział funkcji pasażer, pilot, tylko możliwości. Osoba zdrowa i osoba siedząca. Zobaczymy, to jest tylko kwestia, wiesz, przećwiczenia, spróbowania. Najpierw wiesz, technicznego opanowania, zawsze trochę nam ułatwia sprawę, że nas ciągnie wyciągarka. I nawet jakbyś się miał wywalić, to wyciągarka nas ciągnie, a skrzydło, no wiesz, to jest jedyne, albo na dobrą sprawę to jest jedyne niebezpieczeństwo, które nam grozi. Że się przy starcie potkniesz i wywalisz. Żadnego puszczania, tylko łapie. Nie puszczamy, tylko podchodzimy do przodu. Normalne komendy, jazda, wstęp. No to jest. Go! Dawaj, stój! Okej. No, czy lądowanie, no jak będzie normalny warun, Jędrzej wleci prosto pod wiatr, to w ogóle jest banalne, bo to siedzisz w miejscu, myśmy kroka nie zrobili do przodu. Szczególnie Jędrzej. Nie pomyślałem. I to było przekraczanie kolejnej bariery, kolejnej granicy, bo nie udało się nam tego znaleźć nigdzie. Czy ktoś próbował robić taką opcję, żeby leciał niepełnosprawny pilot ze zdrowym pasażerem? Jędrzej wciąga glajda, steruje, ty nic nie musisz robić, tylko pchasz ten wózek. Wózek podnosi się tak, że te koła idą do góry, te opadają.
pod wiatr wylądujecie, to ten glajd upadnie za was, cofniecie się po prostu kawałek, to wszystko. Słuchaj, jeżeli by cokolwiek w razie wojny, ta rączka, Jędrzej ci da komendę, to musiał ten sprzęt rosłać. Bo tylko ty masz do tego dostęp, on nie ma. Wyrywasz, żeby to niebieskie tutaj ci wyszło, by się zobaczyła kątem oka i odrzucasz od siebie. I to jest wszystko. A to za każdym razem jest takie same uczucie jak przed egzaminem. I potem jest tak, jazda, 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 mówię ja, i ty słyszysz w radiu, odpowiada wyciągarkowy. I w tym momencie już nie patrzysz na linę, na nic, w tym momencie cały układ rusza. Czyli zaczynasz zasuwać, już się nie przejmujesz, czy się lina napnie, nie napnie, zaczyna cię biec. Uwaga, wyciągarka, jazda, jazda, jazda. Przytrzymuj go, ciągnij, ciągnij, jazda, jazda.